Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj postanowiłam przetestować farbę firmy L'Oreal. Jest to ta seria Colorista Washout. Kolor, który powinien utrzymywać się około tygodnia od 2 do 3 myć. Jest to kolor jasnego pudrowego różu. Chciałam go przetestować na swoich bardzo jasnych blond włosach, niemalże platynowych, jak możecie zobaczyć. Widziałam kilka filmików, ale nigdy nie widziałam takiego, żeby ten kolor był testowany na aż tak jasnym kolorze włosów. Ja swoje włosy znam, wiem, że one są przetrawione i każdy pigment, jakim bym nie potraktowała te włosy, on dobrze mocno w nie, mocno w nie po prostu wnika i później nawet taką farbę w sprayu kiedyś używam chyba na Sylwestra, która teoretycznie też po jednym myciu miała się zmyć, to tak u mnie były ze 2-3 mycia, dlatego zobaczymy, jak będzie z trwałością tej farby. Ona ogólnie kosztuje około chyba 20-30 zł, 25 chyba 30, normalna cena. Ja kupiłam ją w tym momencie w Rossmanie, bo kosztowała 19, a że zaczęłam urlop, stwierdziłam, że ją przetestuję i przy okazji pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Co znajdujemy w zawartości opakowania? Jest tubka z farbą, całkiem spora, pojemność 80 ml. Do tego są rękawiczki oraz instrukcja obsługi. Po szybkim przeanalizowaniu krótkiej naprawdę instrukcji obsługi, mimo że tak ona wygląda, ona jest po prostu w kilku językach, możemy sobie zabezpieczyć na przykład linię przy czole, tutaj gdzieś tam w okolicy uszu, kremem, żeby po prostu sobie naszej skóry nie zafarbować. Ja planuję farbować sobie tylko końcówki, mniej więcej może gdzieś od takiej długości, więc praktycznie nie mam co tutaj zabezpieczać, więc pominę ten krok. Następnie, jeżeli chodzi o nakładanie farby, nakładamy ją na rękę, rozprowadzamy na włosy. Dokładnie, na rękę, w rękawiczkach oczywiście. Rozprowadzamy na włosy i trzymamy od 20 do 30 minut, w zależności od tego, jaki chcemy efekt uzyskać. Od 15 do 30, tak. Więc tak, zobaczymy, jak to mi to za chwilę pójdzie. Ja się tylko teraz tutaj przyłożę ręcznikiem, zobaczymy, czy mi to będzie pomocne. Jeśli chodzi o te rękawiczki, to ja z nich nie skorzystam, bo one są naprawdę słabej jakości i niewygodnie się w nich robi. Wszystko ja mam takie rękawiczki swoje. Okej, dobra. Myślę, że moje włosy są gotowe i możemy zacząć. Niestety, może zrobimy tak na pół. Niestety nie mam pojęcia, jak to zrobić, żeby zrobić z tego bardzo fajny ombre. Niestety nie widać moich końców. Jak pokażę Wam niżej, to będziecie widzieli moje łóżko i mój ręcznik, który położyłam. Muszę to jakoś przestawić, spróbować niżej. Sobie zabezpieczyłam tutaj też łóżko, żeby nie pobrudzić. No, włosy mam naprawdę długie, bo ogólnie praktycznie sięgają mi do pasa. Więc tak, dobra, zacznijmy. Ja najpierw zobaczymy, jak wygląda kolor tej farby. Uwaga, tubkę wyciskamy. Pokazuje się coś. Muszę siebie zakryć za blisko. Kolor mniej więcej taki. Dosyć ładny różowy, nie jest taki mocno, taki zbyt intensywny. Ale okej, dobra, zaczynamy. Zastanawiam się, czy w ogóle zużyję całą tubkę na moje włosy. Szczerze to nie wiem, nie mam pojęcia, jak zacząć, ale chyba zacznę od po prostu końcówek. Wezmę je tak w rękę i przejadę farbą. Ciekawe, czy to uda mi się uzyskać taki nierównomierny efekt, jak na, jakbym chciała takie coś a la ombre, prawda? Okej, trzeba dołożyć. Dokładam tutaj na rękę. Jestem ciekawa, czy ten efekt tej farby będzie taki mocny, jak teraz widzimy. Czy jednak troszeczkę on zmaleje, będzie mniejszy. Wziąłam sobie do przeczesywania grzybyczek, żeby pokryć jednak równomiernie całe włosy. Jeśli chodzi jeszcze o nakładanie tej farby, zanim ją nałożymy, włosy należy umyć wcześniej. Także też ja to zrobiłam, umyłam włosy, wysuszyłam je i farbę nakładamy na suche włosy. Z tego względu, że później po nałożeniu tej farby nie myjemy włosów, tylko po prostu spłukujemy z nich farbę bez użycia żadnych szamponów czy odżywek. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, jak to wygląda. Póki co na razie kolor mi się podoba, jednak mam nadzieję, że on nie będzie aż tak
intensywny. Troszeczkę rozdzielę te pasma, bo widzę, że nie wszędzie po prostu farba mi dochodzi. Myślę, że jeżeli chciałobyście na całą długość włosów, przynajmniej może przy takiej długości jak moje, to nawet nie wiem, czy dwie tubki by tej farby wystarczyły. Podejrzewam, że nie. Ja mam włosy dość długie, nie są jakoś może specjalnie gęste, ale też nie są jakoś mocno cienkie. Są takie po prostu, powiedziałabym, normalne. Nawet troszeczkę może tutaj na końcach mam przerzedzone te włosy, bo wiadomo, przynajmniej tak jest u mnie, włosy blond kruszą się na długości. Tutaj mam ich na przykład więcej, a tutaj mam mniej. Dobra, może weźmy teraz tą troszeczkę drugą stronę. Spróbujemy zafarbować przeczeszę najpierw. Sobie pewnie troszeczkę rękę umarzę tutaj, bo jestem w krótkim rękawku, ale to nic. Miejmy nadzieję, że się potem zmyje. Na razie tak to mniej więcej wygląda. Nie zużyłam póki co jeszcze całej farby. Zastanawiam się, czy trochę tutaj dołożyć, czy tak jakieś lekkie jednak prześwity zostawić. Tak się prezentują moje końcówki. Nie widzę też, żeby one były dokładnie pokryte farbą. Może powinnam po prostu nałożyć tej farby więcej. Ale tak jakby widzę, że jedne włosy są bardziej pokryte, drugie mniej. Być może to jest tak, że po prostu ta farba weszła trochę w tego włosa bardziej, a w inne troszeczkę mniej. Nie znam się aż tak bardzo na farbowaniu włosów. Ja tylko praktycznie farbuję odrosty, jeżeli już muszę. Tak jak teraz widzicie, że powinnam niedługo pomalować, ale zostawiam sobie ten czas właśnie na to, gdyby mi jednak te końcówki nie zeszły tak szybko i te różowe by mi zostały włosy, a nie chcę ich mieć na stałe, więc po prostu przy okazji odmalowywaniu sobie odrostów pociągnę sobie troszeczkę farby na dół i tego różu ewentualnego się bym mogła pozbyć. Dobra. Myślę, że teraz trochę te włosy, widzicie, tutaj tak zrobiłem nie do końca równo też, bo nie chcę, żeby to było takie równe odcięcie, że mam nagle blond, znaczy mam cały czas blond i potem taki równy pasek tego właśnie różu, więc starałam się jakoś tak troszeczkę pasmami tam przyciągać wyżej, niżej, żeby to nie było tak idealnie równo. Ciekawa jestem, jak to wyjdzie po umyciu. I jednak mam nadzieję, że ten cover nie będzie aż taki różowy, że będzie delikatny taki pastelowy róż. Ja teraz tę farbę zostawię na jakieś 15-20 minut i wrócę do Was, kiedy już zmyję ją wodą. Jeśli jeszcze chodzi o to, co jest zawarte w instrukcji obsługi, należy zmywać też tą farbę, będąc w rękawiczkach, zapewne dlatego, żeby nie pofarbować sobie dłoni. Dobra, to ja zmykam. Okej, dobra, włosy już umyłam, spłukałam to rzeczywiście na całej długości, bo inaczej się tego zrobić nie dało. Kolor na razie prezentuje się tak, włosy są jeszcze wilgotne, lekko tylko mi przeschły, zaraz może je dosuszę suszarką do końca i zobaczymy, jaki to będzie końcowy efekt. Nie wiem, czy mi się udało uzyskać faktycznie taki stan przejściowy tego koloru z jednego do drugiego, czy jednak jest taka, wiecie, prosta linia. Wydaje mi się, że trochę ta linia jest widoczna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na rozczesanych i wysuszonych dokładnie włosach. Kolor ogólnie, powiem Wam, całkiem spoko. Widzę, że on im bardziej jest suchy, im bardziej suche są włosy, tym kolor jest jaśniejszy. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, jest różnica. Tu mam suche bardziej pasmo, tu są jeszcze mokre. A końcówki są praktycznie już suche, więc takiego koloru myślę, że mogę się spodziewać. Dobra, więc teraz ja dosuszę włosy i za chwilkę do Was wracam. Ok, i tak się prezentują już wysuszone włosy. Po farbowaniu, jak widzicie, to ten kolor jest naprawdę delikatny i faktycznie pastelowy, tak jak producent zapewnia na opakowaniu.
Co prawda mój kolor, który wyszedł, ten różowy, jest bardziej intensywny niż ten, który był na opakowaniu. Ale podejrzewam, że to właśnie z tego względu, że mój wyjściowy kolor włosów był jaśniejszy niż ten, który był na opakowaniu, tak jak możemy to sobie zobaczyć. Tak samo ten różowy jest troszeczkę mocniejszy, bo miał po prostu gdzie się wbić ten kolor, tak to nazwijmy. Jestem ciekawa, jak długo ten efekt się utrzyma. Mam nadzieję, że niezbyt długo, że faktycznie 3-4 mycia, chociaż znając moje włosy, troszeczkę może to zająć mu dłużej, ale urlop mam 2 tygodnie, więc na spokojnie go się pozbędę w określonym czasie. Co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o końcówki, czy one są naprawdę jakieś zniszczone, czy są szorstkie, powiem, że nie. Moje włosy przy każdym umyciu muszę po prostu zawsze użyć odżywki. W tym momencie umyłam wcześniej włosy, odżywka była, a potem tylko spłukiwałam tą farbę, także bez problemu również mogłam potem na mokro rozczesać włosy zafarbowane bez użycia żadnej odżywki, więc myślę, że póki co nic złego się nie stało. Tak czy siak końcówki na pewno będę za jakiś czas podcinać, więc nawet gdyby coś się zniszczyło, to nic. Jak pewnie możecie też zauważyć, niestety nie udało mi się uzyskać tego efektu takiego delikatnego przejścia między kolorami. Tutaj widać taką po prostu totalną krechę. Nie wiem, jak z tej strony, może troszeczkę mniej. Nie wiem też, jak to wygląda z tyłu, wam to oczywiście pokażę, tam możecie sobie po prostu też ocenić. To jedynie jest po prostu moja nieumiejętność farbowania w ten sposób włosów. Normalnie farbuję sobie tylko odrosty. Jeżeli chodzi o farbę, to na chwilę obecną oceniam ją na 5, 5 punktów z 5 możliwych. Zobaczymy tylko, jak się będzie wypłukiwała, ale myślę, że na pewno po pierwszym razie mi to nie zejdzie. To jestem tego w 100% pewna, ponieważ, tak jak mówiłam wcześniej, znam swoje włosy. No i dobra, w dzisiejszym teście to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Dajcie znać, czy używałyście już tej farby, bo widziałam, wiele osób się na nią skusiło. Także ja też nie mogłam przejść obojętnie. Także dajcie znać, jak wam się ona spisała, jeżeli ją używałyście, czy macie w ogóle też ochotę sobie zrobić taki kolor. Z tego co wiem, dużo jest tych kolorów farby, mi się jeszcze marzy fioletowy, ale to już bym chciała fioletowy taki mega intensywny. Na pewno to już nie na tym urlopie, bo nie zdążę, chociaż bym pewnie musiała na fioletowy przeznaczyć troszeczkę więcej czasu niż na taki jasny róż. Okej, dzięki wszystkim jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia, pa! Hej, postanowiłam wpaść z aktualizacją koloru. Na pierwszy rzut oka, jak widzicie, praktycznie koloru nie widać. Zlewa się z kolorem mojej bluzki akurat dzisiaj, bo to jest łososiowy, różowy, bym powiedziała. Jeśli chodzi o kolor, jestem po pierwszym myciu włosów i dość mocno kolor się wypłukał. Nawet nie powiedziałabym, że on teraz jest różowy, bo właściwie ma taki kolor łososiowy. Ciężko to będzie uchwycić na kamerze. Spróbuję wam to pokazać w ten sposób. Także nie spodziewałam się, że kolor się tak mocno wypłuczy aż po pierwszym myciu. Już po pierwszym myciu. Zobaczymy, jak będzie przy kolejnym, ale naprawdę mówię wam, kolor się dość szybko wypłukuje, także nie ma obaw, że on wam zostanie. Nawet na takich włosach jak moje. Pokażę się wam jeszcze po trzecim myciu. Znaczy po trzecim, po drugim, bo to było teraz pierwsze mycie po farbowaniu, czyli po drugim. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak się to prezentuje na dzień dzisiejszy. Jestem już po kolejnym umyciu włosów. Jak widzicie, praktycznie koloru różowego na nich nie widać. Są już tutaj lekkie prześwity od spodu, ale to jest naprawdę minimalnie. Postaram się wam to pokazać. Myślę, że nie będę miała potrzeby malowania włosów na blond po całości, żeby się tego koloru pozbyć, bo przy kolejnym myciu i następnym, i kolejnym, i jeszcze następnym, tego koloru na pewno już nie będzie, więc farba, tak jak było napisane, nie jest trwała, jest do tam 3-4 myć, także jak najbardziej to jest prawda. Jeszcze wcześniej wam nie powiedziałam, ja nie zużyłam całej tubki, którą testowałam. Zostało mi tam
tak z 1/3 może mi została tej tubki na następny raz, jak będę chciała sobie znowu coś pofarbować. Także, no wiadomo, całych włosów moich bym nie ufarbowała, ale też tego nie chciałam. Z efektów byłam zadowolona, także jeżeli ktoś potrzebuje takiej farby na szybkie pomalowanie, nie wiem, na jakieś wakacje, jakieś festiwale czy coś, także to farba jest naprawdę godna polecenia. Końcówki nie widzę, żeby w ogóle były zniszczone, one się w ogóle w pierwszej kolejności wypłukały z tej farby. Tutaj też nie widzę żadnych zmian w strukturze włosa, czy po prostu, czy żeby był w dotyku jakiś inny, także wszystko jest w jak najlepszym porządku. Farba jest ok. Cena, no tak 30 zł, tu bym trochę polemizowała. Kupiłam ją za 19, ale to też trochę dużo jak na tak krótki efekt. Ale jak ktoś ma ochotę, to czemu nie? Może sobie przetestować. Ok, to byłoby na tyle. Już teraz na pewno się z Wami żegnam. Dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!